ale mamy piekarnik. Cześć, witajcie, słuchajcie. Ale mamy piekarnik. Pogoda nam się będzie chciała zmieniać. Jest piekarnik już od kilku dni. Prawdziwy piekarnik dopiero przed nami. Latam, słuchajcie, sprawdzam to nawodnienie w tych malinach, bo gdzieś mi się to wszystko poprzytykało. Zatykają mi się te węże. Dwa ponad bary, dobra, idziemy, słuchajcie, sprawdzimy. I sprawdzamy sobie, będę brał po jednym rządku. Słuchajcie, jest... Owoc jest bardzo brzydki w tym roku, bardzo dużo jest takich owoców sypanych, sypiących się. Źle to wygląda, źle ta malina wygląda, nie miałem tak brzydkiej maliny. Mi się zdawało, że w zeszłym roku była... Zobaczcie, co tu się dzieje. Zdawało mi się, że w zeszłym roku była gorsza. Dobra, i sprawdzamy sobie, słuchajcie. Sprawdzamy sobie pierwszy rządek od brzegu. Wszystko poprzyrastało. Przewody poprzyrastały. I to tak dosyć... Dobra. Na wyjściu wody mamy. I od tego zaczniemy. Kurde, normalnie to sprawdzałem to wszystko. Nie wiem dlaczego. Dlaczego to teraz nie chcę tam lecieć. Po jednym rządeczku będziemy sobie brać. Będziemy chodzić i będziemy kontrolować co dwa słupki. Wieczór, mamy wieczór. Robimy sobie w malinkach przemem. Preparatem barier. Przem z wapniem. Powiem wam, że o tej porze to całkiem dobrze wyglądają te maliny, tak w nocy. Nie widać żółknięć, nie widać niczego. Ale smaży, ale smaży, ale powiem wam, strasznie smaży. Kiedy to się skończy? Kiedy to smażenie się skończy? 15 zł dzisiaj malina, no ale to będę zaraz ten temat poruszał w ciągniku. No tak, to wyglądają ładnie, gorzej jakiś dzień. No ale może da coś urwać, nie? Jak widać, o, tu momentalnie te upały... Zobaczcie, co robią na liście. Palą liście. Te upały palą liście, palą owoce. Momentalnie owoce się do... Momentalnie owoce się dojrzewają. I jedziemy, słuchajcie. Jedziemy. O, dobra, tak mnie widać. Widać mnie cokolwiek. Odpalę sobie aby tu wałeczek. Tempomacik. 13 bar. I poszedł. Jest bardzo ciasno. Tak jak widzicie, jest bardzo ciasno. Słuchajcie, nagrywam dla was dzisiaj takiego vloga. Może mi się jeszcze uda coś w środę dograć, bo jutro jadę do Warszawy. Mam pilną sprawę. Dzisiaj leci barier, czyli krzem z wapniem. Próbuję czymś to ratować. Troszkę, żeby ten owoc może stał się twardszy, żeby go tak to słońce nie jarało. Ale wam powiem, nie jest dobrze, nie jest dobrze. Co do cen, na chwilę, na dzisiaj, poniedziałek, mniej więcej się to powoli zaczyna klarować. 15 zł za kilogram, 16. Ogólnie tak od 14 do 16 zł, w zależności od klas. W niektórych miejscach PW było 14, w niektórych miejscach jedynka była 15, w niektórych PW było 15, także przedstawia się to naprawdę bardzo różnie. Pryskam, no te 11 rzędy, które mamy takie jak te, w miarę to jeszcze trzyma kondycję i formę. Jest bardzo gęsto. Troszkę jest według mnie za gęsto. No bo kogo tam niesie. Dobrze, zaraz wracam. Tutaj wjeżdżamy już. Czekajcie. No i tutaj wjeżdżamy już w tą Saharę, o której mówiłem ostatnio. Jak widzicie, to moje najgorsze 3 rzędy malin, jakie mam. Zasycha to wszystko, zaczyna owocować.
te małe zielone robią się żółte, za moment robią się z żółtych czerwone i niestety, ale źle to wygląda. No cóż, jedyne moje pocieszenie jest takie, że jeszcze tutaj rośnie sadzonka na jesienny zbiór i może uda mi się jakiś plon tutaj nadrobić jesiennym zbiorem, bo ten letni to niestety, ale tak szybko, no szybko się skończy. Nie wolno rok po roku zostawiać na letni zbiór jesiennej maliny, tylko musi być przerwa, rok. Bo jeżeli tej przerwy nie ma, to niestety są tego takie skutki, później człowiek się denerwuje, stresuje, bo malina żółknie, bo malina, no tak jak tutaj zobaczcie, po lewej stronie, no to już są suche patyki razem z liśćmi, taki przesmyk. Ja będę też tutaj ten kawałek placu ogólnie kasował, już nie zostawiam na jesienny zbiór, zmienię odmianę, pójdzie, zostanie to zaorane i od nowa zostanie zrobione nasadzenie. Niestety malina jest tak delikatnym owocem, tak delikatną rośliną, że no jeżeli coś jej się nie spodoba, to niestety, ale nie będzie ona owocować na tym stanowisku, które jest dla niej niesprzyjające, tak? Także nie ma się tu co czarować, bo wiadomo, 15 zł, to 20 zł to kwestia tygodnia i no już to są jakieś tam pieniądze dające nadzieję na zarobek. A jakby człowiek zarobił, to zawsze coś się przyczepi, jakaś plaga, jakiś kurde, no jakiś problem, widzicie, suche. Pierwszym problemem jest to, że nie wiadomo co się z tym dzieje, drugim jest to, że słuchajcie, że jest słońce olbrzymie, pali to wszystko z góry. Dobrze, nie zanudzam was więcej. Chłopaki wstawiają słupy we trzech, ja niestety nie jestem przy nich. Mój tato tam zagląda, żeby za dużo pod tymi czereśniami nie siedzieli, bo tak też się trafia. Ja jestem na tym gospodarstwie, pilnuję mojego skarbu, którym są maliny, a tam wpadam po prostu zawieźć chłopaków codziennie i odebrać ich z powrotem. Cześć, witajcie. Piekielny wtorek, nie wiem, jest godzina 5:40, niestety ja nie będę się teraz rozbiegiwał jak pudzian, bo mi brzuch nie pozwala, ale powiem wam, że cholera, ja ile mam stopni teraz, już wam mówię, 20 stopni i godzina 5:40, także szykuje nam się bardzo piekielny dzień, mówią, dzisiaj ostrzegają przed intensywnymi nawałnicami. Jest duże zagrożenie. Słuchajcie, jest zagrożenie ogólnie burzowe. Moi ludzie poszli kończyć truskawkę i zaczęliśmy rwać malinę. Dużo kontrowersji się pojawiło pod ostatnim, słuchajcie, tutaj po ostatnim filmie, o którym mówiłem o tej zmowie cenowej, o tych cenach. Powiem wam, że niby my, rolnicy, nie jesteśmy jakoś tam zgrani bardzo. Ale wiecie co? To trochę... Nie chcę mówić, że przyniosło efekty. Nie chcę mówić, że to coś przyniosło efekty. Chodzi mi o tę zmowę cenową. Bo może jako tako efektów to nie przyniosło. Ale słuchajcie... No miałem różne telefony i powiem wam, że nie były to telefony przyjemne. Nie były to telefony przyjemne. Po informacji o bojkocie skupów, tych, które dały najniższą cenę na sam początek, te skupy zaczęły mi tłumaczyć. Ja do skupów nic nie mam osobiście, no mówiłem o przetwórniach, no ale dobra już. Jak weszliśmy na temat skupów, to te skupy zaczęły mi zarzucać, że one nie dały ceny mniejszej, bo później dopłaciły w sobotę, w poniedziałek, także suma summarum nie dały 10, tylko 15, nie? No ale próbowały dać, a już się po prostu mówi dużo o tym,
że próbować, a dać finalnie więcej następnego dnia, to jest jedno i to samo. No niestety nie jest to jedno i to samo. Próba oszustwa jest próbą oszustwa. A to, że ktoś później w następnym dniu dopłacił, słuchajcie, komuś tę kwotę, na którą go chciał dzień wcześniej oskrobać, no to mnie tak osobiście, to mnie to nie interesuje. Dobra, słuchajcie, mam dzisiaj wylot do Warszawy, ja lecę do Warszawy, lecę szukać kluczyków, bo jak widzicie, chodzę tutaj cały czas, mówię do was, ale gdzieś wpieprzyłem kluczyki do samochodu, także widzimy się później. Kończymy trzeci dzień, słuchajcie, kończymy trzeci dzień sprzedaży malin. Mamy wtorek, rozbieżność cenowa jest i to nawet spora, jak na trzeci dzień skupu. Ilości niewielkie, a rozbieżności między 16 a 18 zł, czyli mamy, moi drodzy, 2 zł rozbieżności na kilogramie. Nie, no jest to dużo. Jest to dużo, zważywszy na to, że taka rozbieżność przy większej ilości kilogramów może już być tutaj decydująca dla pośredników i pośrednik może już sobie, no, czy tam chłodnia, troszkę zarobić na tym. Dzisiaj było pierwsze rwanie maliny na jesienny zbiór. Jutro planuję zrobić zabieg wapniem. Przepraszam, jutro planuję zrobić zabieg magnezem. Są miejsca, że ta malina jesienna przysiada. Tak jak tutaj widzicie. To takie gniazda. Są miejsca, że trzyma się w miarę. No tak jak widać, no te liście, no też troszeczkę tutaj. Co dzień, słuchajcie, co dzień i te upały niestety, ale dają o sobie znać. Plantacja traci swój wigor. Zobaczymy, jak to finalnie się skończy. Tych malin letnich, z tego co się orientuję, to liczyłem inaczej. Liczyłem na inne po prostu tutaj wydajności, a pogoda może sprawić, że to co się liczyło, to nie będzie do końca jakąś adekwatną rzeczą. Odnośnie słupów, odnośnie drugiego gospodarstwa, wożę tam codziennie chłopaków, no ale chyba jutro sobie zrobią przerwę, bo jest w takie piekło też. Ja nie chcę, żeby chłopaki się tutaj mordowali i te słupy wstawiali. Zrobiliśmy praktycznie na gotowo, wstawiliśmy i ubiliśmy słupy na jednej kwaterze Goldena. Jest tam wstawione 550 słupów w 80 arach i kolejna kwatera Gali to już jest też koło 500 słupów. No ale to będziemy rzadziej te słupy wstawiać, nie co 6, a co 8 albo 7 metrów. I no ale przeczekamy te dwa najgorsze dni, które mówią, jeszcze z tą pogodą upalną, bo jeszcze te upały niestety, ale dwa dni będą nam towarzyszyć i dopiero jak się schłodzi, to zaczniemy z powrotem kontynuować pracę. Wiadomo, ludzie są ludźmi, nie jakimiś maszynami. Trzeba o tym również pamiętać. Kończę dzisiejszego vloga, słuchajcie. Nie chcę tutaj za was wszystkich tym tematem, wiecie, malinowym cały czas tutaj nudzić, bo większość może nie bardzo to interesuje, ale no ja jestem z tym głęboko związany, dlatego też nie mogę, słuchajcie, nie wspomnieć o tych wszystkich drażliwych tematach, które w sprawie malin cały czas się toczą, czyli zmowy cenowe i tak dalej. Na szybkiego wam powiem, że widziałem dzisiaj na jednym z portali branżowych apel, nie wiem, pewnie się dogadał ten portal branżowy z jakimś przetwórcą, że to nie przetwórców wina, że to Niemcy się zmówili i niestety, ale Niemcy nie znoszą wysokich cen za maliny, są w stanie nawet cofnąć towar przetwórcy, wymyślając sobie pod pretekstem jakiejś pozostałości pestycydów i tym podobnych. I dlatego też przetwórcy boją się wysokie ceny im narzucać, żeby te towary nie wróciły do nich z powrotem. Także jak dla mnie totalna bzdura i jakaś nie mająca nic wspólnego z aktualnym światowym tutaj
z aktualną światową sytuacją, jaka panuje na rynku malin. Także próbuję się winę zrzucić, jak zwykle, nie na siebie, tylko na kogoś innego. Pozdrawiam Was serdecznie, zapraszam na dzisiejszego live'a wieczorem. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.